będą wisieć komuniści. Dzisiaj w Hajnówce lokalna społeczność uczciła pamięć 79 ofiar cywilnych Romualda Rajsa Burego i jego oddziałów. Osób, które zostały pomordowane w 1946 roku ze względu na to, że były wyznania prawosławnego. Romuald Rajs Bure to nie bohater, to zbrodniarz. To, że dziś w Hajnówce ulicami miasta przechodzi marsz ku czci Burego, to jest hańba. Oddziały Burego mordowały kobiety, mordowały dzieci. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zamanifestować swój przeciw wobec marszu nacjonalistów, który możemy traktować jako deptanie po grobach naszych przodków. Cieszę się bardzo, że pojawiła się grupa aktywistek, aktywistów tutaj z Hajnówki, która umożliwiła mi, dała mi taką możliwość, żeby w sposób mądry, godny przeciwstawić się hasłom wyczekiwanym przez nacjonalistów. Dzisiaj potomkowie ofiar będą patrzeć na ludzi, którzy pod ich ognami skandują, że morderca jest bohaterem. To pomieszanie pojęć. Jesteśmy tutaj, żeby wyrazić solidarność. Solidarność z lokalną społecznością, którą nacjonaliści chcą skłócić, której chcą zasiać nienawiść. I dzisiaj Obóz Narodowo-Radykalny przyjeżdża do Hajnówki, której wciąż większość mieszkańców jest prawosławna, po to, żeby czcić pamięć Romualda Rajsa Burego. Trudno nie odczytywać tego jako groźby. Trudno nie odczytywać tego jako plucia na ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy tutaj żyją, na porozumienie, które tylko tutaj możemy oglądać. W mrocznych czasach, kiedy w całym kraju ludzie są bici, napadani i wyzywani ze względu na to, jakiego są koloru skóry, jakiego są wyznania i że różnią się od większości społeczeństwa, Hajnówka daje nam lekcje tego, jak ludzie, którzy różnią się pomiędzy sobą, mogą żyć razem.